Cześć, witajcie w kolejnym już okrągłym 30. odcinku serii Dibbler Pyta. Jestem mega pozytywnie zaskoczony, że udało nam się dotrzeć już tak daleko i mam nadzieję, że na dobrą sprawę dopiero się rozkręcamy. Ale wystarczy o mnie i o moim kanale, przejdźmy do mojego dzisiejszego gościa, jakim jest Daniel Skrzypczak, a więc człowiek, który ma dosyć niecodzienną firmę powiązaną z gamingiem. No, musi być z gamingiem, bo jest Dibbler Pyta, my się tym zajmujemy. O tej firmie za chwileczkę sobie opowiemy, a na razie, Danielu, witam cię bardzo serdecznie. Witam serdecznie, witam również serdecznie Twoich gości. Jest mi bardzo miło, że tutaj mogę wystąpić i opowiedzieć o swoim projekcie. I no, to właśnie, tyle tytułem wstępu. To może przejdźmy do meritum. Powiedz mi proszę, czym jest Gift Games Studio i co Cię zainspirowało do założenia tej firmy? No więc Gift Games Studio jest to jedyne na razie w Polsce studio gamingowe, które zajmuje się tworzeniem spersonalizowanych gier komputerowych na dowolną okazję. Mhm. I co mnie zainspirowało? Generalnie to było tak, że no nie chcę wam streszczać całego mojego życiorysu, więc postaram się jakoś tak w pigułce to zmieścić. No wiadomo, no nie byłem zbyt takim typowym dzieciakiem, nie grałem w piłkę jak byłem młody, tylko bardziej no tutaj siedziałem przy kompie. Najpierw animacja poklatkowa z klocków Lego, wrzucanie filmików na YouTube. No jakieś tam pierdoły różne były śmieszne. No i tam w wieku tam chyba, nie wiem, 10 lat dostałem taki program, Games Factory się nazywał. Znam. Tworzyło się kolizje, statki jakieś tam. Ja tam stworzyłem i ją skończyłem. To jest najlepsze, że ją skończyłem. A co w game devie, jakby dla początkującego, to jest jednak duże wyzwanie, żeby skończyć w ogóle projekt. No to zrobiłem tam jakąś platformówkę, gdzieś ją mam w ogóle na płytce, muszę ją znaleźć, o tam statkach i pamiętam ten proces, wiecie, pamiętam to, że chodziłem na polanę tam przy swoim osiedlu, że potrzebowałem odświeżenia głowy, żeby po prostu nabrać jakichś innych pomysłów na to, jak ten statek może tam uderzać o te skały. To było fenomenalne, jakby w ogóle akt tworzenia mnie niesamowicie inspiruje i z uwagi na to, że też jestem aktorem z zawodu, to gdzieś to się niesamowicie łączy moim zdaniem. I jakby uwielbiam tworzyć, uwielbiam rozmyślać i potem jakby coś z tego tworzyć, więc gdzieś to zawsze mi towarzyszyło, ale do programów, do silników. Mhm. Potem był FPS Creator, był taki program, gdzie można było zrobić Wolfensteina, coś takiego ala. Gdzie też, no nie skończyłem tej gry, bo tam leciałem na trialowej wersji, która mi się skończyła po 30 dniach, a potem to kosztowało takie srogie pieniądze, że uznałem, że dobra, lepiej ten program olać. No i potem pojawił się RPG Maker, który w ogóle, o, fajny kotek. Tak, właśnie, przepraszam, że najmocniej, bo już w poprzednim wywiadzie strasznie przeszkadzałem, mam nadzieję, że teraz będę się zachowywał trochę lepiej. Mam uczulenie na koty, ale... No, myślę, że tutaj cyfrowo nic mi nie grozi, także chyba będzie w porządku. No, więc potem się pojawił RPG Maker, najpierw był RPG Maker XP, no i tutaj już odleciałem, no bo ja w ogóle jestem ogromnym fanem JRPG-ów. Historii, gdzie po prostu jest dużo opowiadania, dużo fabuły, klimatu. To, lubię to po prostu. Gdzieś jakby zagrywałem się za dzieciaka w Zeldę The Minish Cap, tak się nazywała? A ty nie pamiętam akurat. Taka na Game Boya SP sobie w nią pykałem. No świetny tytuł, po prostu te rozwiązania, ta prostota, to jest moja bajka. No i gdzieś po prostu tam zacząłem tworzyć lepsze, gorsze projekty, skończone. Potem poszedłem do technikum ekonomicznego, troszeczkę nabrałem wiedzy takiej ekonomicznej, przedsiębiorczej, która mi się o dziwo teraz bardzo przydaje. Potem poszedłem na studia aktorskie, no i tam na drugim roku pojawiła się taka sytuacja, że mamy gwiazdkę i moja obecna narzeczona, no powinienem coś jej sprezentować, prawda? A z uwagi na to, że byłem biednym studentem, no to nie miałem za bardzo pieniędzy na to, żeby kupić jej tam jakąś drogą biżuterię czy coś, więc postanowiłem stworzyć o niej grę. Grę o naszym związku, już kilka takich gamingowych przygód mieliśmy za sobą i po prostu... W 3 tygodnie udało mi się, no jakoś tam na kolanie, wiadomo, no nie była to jakaś super specjalna gra, ale jednak trwała godzinę, była o naszym związku, pojawiały się tam postacie z naszych ulubionych seriali, no wszystko generalnie to, co jest teraz w Gift Games.
No, jak ja zobaczyłem jej reakcję, która była połączeniem śmiechu, łez, i no to były niesamowite emocje. Tutaj właśnie przygotowałem nawet, jak wyglądało to pudełeczko. Tak, to jest ten oryginał, tak? Tak, to jest jedyna wersja. Okej. Kolekcjonerska edycja, nie wyszła, wyszedł tylko jeden egzemplarz. No, jest troszeczkę już zakurzona, bo ma swoje lata. Ale to jest niesamowity sentyment i od tego właśnie w 2017 roku powstała. A czyli właśnie pomysł w ogóle na to, żeby robić gry, prezenty dla kogoś, grę o kimś, o danym kliencie, przyszło tak naprawdę z prywaty po prostu, tak? Z tego, Tak, że sam tak. chciałeś to zrobić przyjemność innej osobie. Zgadza się. I to w ogóle, jak gadałem z ludźmi, którzy siedzą w game devie, to dużo osób na to jakby, to nie jest jakiś super jakby pomysł, który się pojawił tylko u mnie, bo jak gadałem z ludźmi, którzy tworzą gry, to dużo osób tak o tym sobie Zdarza myśli. się, tak? Zdarza się, że coś takiego zrobią właśnie w RPG Makerze, bo jest jednak najprostszym takim silnikiem do tworzenia takich spersonalizowanych historii na podstawie tekstu. Bo nie oszukujmy się, no, jeżeli mamy tworzyć spersonalizowaną rozgrywkę za rozsądną cenę, to musimy znaleźć jakiś schemat, jakiś, no, pomimo tego, że będzie to personalizacja, gdzie no, Gift Game Studio oferuje już ponad 50 elementów personalizacji, jest to całkiem sporo, bo są to elementy naprawdę bardzo szczególne, które no, jednak powodują, że jest duże zainteresowanie i ludzie są naprawdę zadowoleni z tych naszych gier. No jednak wymyślenie tego całego scenariusza, jak to zrobić, no trwało to 4 lata. Bo ja już wcześniej o tym myślałem, więc już wcześniej zacząłem tam pisać scenariusz pod grę dla mojej dziewczyny, narzeczonej obecnie. A teraz jakby, no, więc no to dosyć długo trwało, bo trzeba było naprawdę dobrze przekminić i jakby zrozumieć tego polskiego gracza trochę. Polaka w ogóle, jakie są jego potrzeby, jakie, znaczy no człowieka, no, o czym najchętniej wspomina, co No lubi. właśnie, bo jakby jak w ogóle wygląda cały ten proces tworzenia takiej gry prezentu, wiesz, od tego pierwszego kontaktu z klientem, aż po wypuszczeniu już gotowego produktu. Wygląda to tak, że klient dostaje formularz, wypełnia ten formularz o swojej bliskiej osobie. Teraz dodatkowo jeszcze dodaliśmy, że można maksymalnie 5 osób dołożyć do tej gry. Wiadomo, dwie postaci pojawiają się jako drugoplanowe, gdzie po prostu wiodą prym w całej rozgrywce, a trzy są takimi dodatkami. No ale jeśli mówimy tutaj, na przykład mamy dużo zamówień od licealistów, gimnazjalistów, od grupy no, młodzieży, którzy no, nie mają zbyt wielu pieniędzy. Więc no, jak biorą taką wersję pudełkową, która no, nie przekracza po prostu tam 200 zł, no to jak oni się złożą w piątkę, no to jaki to jest koszt? No to jest koszt żaden, a uśmiech od ucha do ucha u takiej osoby się pojawia. Wiem, bo dostaję takie jakby wiadomości na naszego maila, więc jest to bardzo fajne. Ale wracając do tego właśnie, przepraszam, ja się tak czasami W porządku, ja też tak czasami mam. odlatuję na inne tematy, bo jest tego strasznie dużo do poruszenia. Chciałbym tutaj jak najwięcej informacji umieścić w tym wywiadzie. Wracając do tego, tej struktury, jaką nam stworzyliśmy, no to w momencie, kiedy już dostaniemy taki formularz, no to czytam go ja, albo czyta go moja siostra, która również siedzi w tym biznesie. Można powiedzieć, że to jest taki biznes rodzinny, bo łącznie w Gift Game Studio obecnie są raz, dwa, trzy, cztery. No, można powiedzieć, że cztery No to już osoby. taki indie zespół, no. Taki indie zespół, gdzie ja zajmuję się teraz bardziej marketingiem i momentami tam obsługą klienta. Też czytam formularze, testuję gry, sprawdzam je, jakby akceptuję to wszystko na sam koniec, a już taką robotę związaną z personalizacją, stworzeniem takich różnych rzeczy, to przejęła moja siostra, która jest personalizatorką. Taki zawód sobie wymyśliliśmy, jest personalizatorką. Mój przyjaciel Adrian Bogusz z kolei jest grafikiem i on zajmuje się tworzeniem pudełek. I tutaj to właśnie takie pudełeczko na przykład jest o mnie, Gangster Denny. Tak wygląda. I Adrian tworzy spersonalizowane okładki i zajmuje się dystrybucją. Więc to cały ten proces no, jest błyskawiczny de facto, no bo ja dostaję formularz, czytam ten formularz, przekazuję go siostrze.
Ona personalizuje grę, co trwa 3 dni robocze, bo czasami się zdarzy, że no po prostu, znaczy czasami, no zazwyczaj się zdarza, że no jakby no ten szablon, który stworzyliśmy, on jest dobry, ale nie jest idealny, więc no bardzo często czytając formularz musimy modyfikować grę i tutaj taki pstryczek w nos do niektórych hejterów, którzy tam nam piszą, że jest to jakiś generator, który po prostu masowo tworzy gry. Nie. Nie zawsze. W ogóle, w ogóle, bo jest to po prostu ręczna personalizacja, ręczna robota, która polega na tym, że trzeba przysiąść do programu, przeczytać formularz i dostosować te elementy scenariusza, które stworzyliśmy, do tego formularza. Więc to nie jest wcale takie łatwe i jest to czasochłonne. Generalnie no, tam troszeczkę nam to zajmuje. Potem oczywiście w trakcie, kiedy już tam ten formularz jest, no to on idzie do okładki spersonalizowanej i jak już wszystko jest dobrze, no to właśnie wysyłamy grę w wersji pudełkowej, czy to w wersji cyfrowej i tak to wygląda. A jak długo trwa cały proces? Tak modelowo? Modelowo trwa 3 dni robocze, jeśli chodzi o wersję cyfrową, ale trzeba doliczyć do tego 4 dni na stworzenie projektu okładki, druk tej okładki. No i wysyłkę. W tych 4 dniach też jest wysyłka, która jest gratis i zawsze będzie u nas gratis. W A, sensie czyli... to jakby to jest taki nasz model, który sobie wymyśliliśmy i jakby no tutaj za cenę wysyłki odpowiadamy my i to jest jakby już w samej cenie wersji pudełkowej. No, wynika to też z tego, że mamy współpracę z dwoma dużymi partnerami voucherowymi, Wyjątkowy Prezent i Katalog Marzeń, gdzie po prostu no musieliśmy to jakoś rozwiązać na takiej zasadzie, żeby klient już jak kupuje voucher, to kupuje voucher wraz z wysyłką, prawda? Więc tutaj no, to jest takie rozwiązanie wygodne i dla klienta, i w zasadzie dla nas, bo jakby no tutaj. Po prostu jest to taka opcja. Takich wielkich complainów się nam nie zdarzało przyjmować, także jedyne co to zdarza się nam po prostu, jak wyślemy wersję cyfrową, a jeszcze 4 dni są na wersję pudełkową, żeby ją wysłać, to klienci czasami po prostu sobie już przejdą tą grę zawczasu, kiedy ją podarują osobie bliskiej i na przykład mówią, że słuchajcie, bardzo fajna gra, bardzo mi się podoba, myślę, że mojemu chłopakowi, dziewczynie, bratu, przyjacielowi też się spodoba, ale dodajcie jeszcze proszę to, to, to i to. Troszeczkę, mam wrażenie, że to troszeczkę działa jak przy poprawkach krawieckich. No, tworzysz, albo ktoś ci daje produkt, tam spodnie na przykład, żeby je poprawić, czy coś tam naszyć. Klient przychodzi, no jeden klient powie, że okej, spoko, podoba mi się, biorę, a drugi powie, no fajnie, ale jeszcze jakbyście mogli tutaj coś poprawić. No, to jest Wiesz co, ręczna. tak już trochę zahaczyłeś o to, o czym chciałem pogadać dalej, ponieważ tak wygląda na to, że robicie to szybko, robicie to stosunkowo tanio, ale właśnie chciałem cię Jeszcze. spytać jeszcze. Znaczy nie, no przepraszam, ale inflacja tak szaleje, Ja że wiem, ja doskonale to nie, nie. rozumiem. Ale chciałem cię po prostu spytać w takim razie, mówię, już trochę o to zahaczyłeś, ale jakie jest w takim razie, co jest najtrudniejsze w tym wszystkim? Jakie jest największe wyzwanie? No to chyba największe wyzwanie jest to, właśnie i to wyzwanie trwa jakby te 3 dni zakładowo, no bo to są 3 dni robocze. Więc no wiadomo, że najbardziej jesteśmy uradowani, jak klient wysyła grę w piątek, bo wtedy mamy po prostu więcej czasu, żeby sobie to przemyśleć i dopasować to zamówienie. Każde zamówienie traktujemy indywidualnie i gdzieś po prostu to nie chcemy z tego rezygnować i raczej nie będziemy chcieli w przyszłości uciekać do jakichś modelów, które generują gry, no bo takie rzeczy już się pojawiły na świecie, jakby. My jesteśmy chyba trzecią czy czwartą firmą w ogóle na świecie, która na taką dużą skalę Znaczy, oferuje coś takiego. moglibyście, ale no po co? Nie o to w tym chodzi, nie? Znaczy, moim zdaniem to wtedy nie ma nic wspólnego z personalizacją. To wtedy ma to tyle wspólnego, co kupienie koszulki piłkarskiej i na wydrukowanie imienia osoby obdarowanej. Czy jest to personalizacja? W pewnym sensie tak. Ale myślę, że tutaj można o wiele więcej z tego wyciągnąć. I w tym chcemy się specjalizować. Natomiast wracając do Twojego pytania, co jest najtrudniejsze? Myślę, że najtrudniejsze jest to, że dopasowanie formularza pod rozgrywkę. Bo
trzymamy się modelu 3 dni roboczych i czasami po prostu wyjdzie to tak, że z uwagi na nasz model tego scenariusza, który jest modyfikowany, wszystko się zgadza i te 3,5-4 lata mojej pracy pisania scenariusza gdzieś jakby przynoszą skutek i ja po prostu wiem, że jak klient powie A, to ja mam dla niego A, jak powie T, B, to ja mam dla niego B i jestem na to przygotowany. Po prostu stworzyłem już wcześniej pełną taką szachową jakąś tam kombinację, która jakoś działa. No jak się zdarzają takie przypadki, że po prostu no, jest więcej do zmiany, no to wtedy jest troszeczkę więcej roboty, ale każda gra jest dla nas wyzwaniem w zasadzie. Każda gra jest dla nas wyzwaniem, bo do każdej gry staramy się włożyć naprawdę masę serca i jak ja testuję te gry, czasami robię sobie przerwy, żeby znaleźć kilka jakichś, wiadomo, tam pierdół, które można dodać, poprawić i no jest to game dev, więc no po prostu no, tutaj jakby cały czas rzeczy się jakoś tam aktualizują i to jest świeże. Ale właśnie jak testuję sobie tą grę i nawet jako aktor, tak wiecie, tak czuwam się w tą osobę, która tą grę dostaje, to mam takie, chyba będzie okej. Okay. Chyba gdybym był tą osobą, którą poznałem przy tym formularzu, to byłbym zadowolony. I dopiero wtedy, kiedy poczuję takie moralne spełnienie, takie hu, dobra, możemy wysyłać, Że jest to okej. wysyłam. To jest okej. Okay. Także no, to jest takie wyzwanie, które bardziej siedzi gdzieś w głowie, że jednak, bo no nie oszukujmy się, no jest to jednak coś takiego, co może wywołać skrajnie pozytywne emocje i skrajnie negatywne emocje. Wiadomo, że chcemy wywołać pozytywne, więc no wszystko musi się zgadzać na tip-top i testy, no to jest czasochłonne. Więc gdzieś i na pewno siedzi gdzieś w głowie, że pamiętam, jak wysyłałem swoje pierwsze zamówienia, Boże, jeju, czy to się na pewno spodoba i tak dalej. No, dlatego też nasz model na początku był taki, że początkowo jakby działaliśmy na podstawie płacisz ile chcesz. Dzięki temu też uśredniliśmy cenę z jakby darowizn, które powstały i po prostu uznaliśmy, że to będzie najbardziej sprawiedliwy model wycenienia takiej usługi. No tak, bo jak to wycenić, jak czegoś takiego tak naprawdę niemalże nie ma? No właśnie, że gdzieś po prostu jakby jaką cenę temu nadać i ile ludzie są w stanie za to zapłacić. Więc po prostu uznaliśmy, tam przez 2 miesiące chyba taki model u nas funkcjonował, że właśnie płacisz ile chcesz. Dostaliśmy tam kilkanaście, dziesiąt, już nie pamiętam, wpłat i one były różne. I po prostu na podstawie tej wyceny zrobiliśmy średnią. Zakładając, wiesz co, że sky is the limit, to rozumiem właśnie, że w przyszłości chciałbyś tworzyć gry nie tylko w RPG Makerze, nie tylko w konkretnym gatunku, a na przykład Oczywiście. z lepszą, znaczy lepsze to złe słowo, przepraszam, w innej oprawie graficznej, z inną mechaniką, może na innym silniku zupełnie, jeśli idziesz w Tak, tym kierunku. zdecydowanie już poszliśmy w tym kierunku. Jakby już prace się rozpoczęły. To nie jest tak, że my będziemy ciągle na RPG Makerze się pracować. To już poszło troszeczkę dalej i gdzieś jakby. No nie. Tutaj RPG Maker jest bardzo fajnym, wdzięcznym silnikiem dla. On był dla mnie też dobry, bo no, nie oszukujmy się. Łatwo tam, znaczy łatwo. Można uzbierać jakiś kapitał, prawda? Tam, nie wiem, ileś tam pieniędzy, władować w jakiś program, dać programistów, stwórzcie mi to, ja mam na to taki pomysł i oczekiwać rezultatów. Czy jest to dobry model biznesowy? Nie wiem. Nie próbowałem go i ja wychodzę z modelu, gdzie umiesz liczyć, licz na siebie. Więc po prostu wszystko, jeśli chodzi o całą grę, no to przy współpracy z różnymi programistami z całego świata urozmaiciliśmy ten silnik RPG Makera na ile się dało, żeby po prostu oferował coś więcej niż tradycyjnie, a zarazem nadal był tym JRPG-iem, które uwielbiam. Więc gdzieś po prostu RPG Maker uważam, że był dobrym wyborem na sam początek. Ale już jakby, jeśli chodzi o kolejne pomysły, może być
sporym ograniczeniem w stosunku Jasne. do tego, co chcemy zaproponować w przyszłości, a mamy ambitne plany. I myślę, że tutaj ta nisza, którą udało nam się znaleźć, to jest kierunek, w którym chcemy iść. I gdzieś jakby podoba mi się to. Podoba mi się to, że gdzieś nie jestem jakby w grupie tych wszystkich game developerów, którzy mają rozkminy na temat Steama, z tą promocją, jak to zrobić, te wszystkie umowy z nimi związane. Ja tam jakby to czytałem i ja też mam umowy. No, normalnie prowadzimy działalność i tak dalej, więc no, to jeszcze to wszystko zajmuje oczywiście czas, ale gdzieś czuję się trochę poza tym i jest mi z tym dobrze, że to jakby jesteśmy osobnym w ogóle kanałem dystrybucji i mi się to bardzo podoba. No właśnie, bo wspomniałeś o innych deweloperach i mam do ciebie takie może trochę nawet filozoficzne pytanie. Czy Guild Game Studio to jest w ogóle game dev? Bo tak, robicie gry, jak najbardziej, ale jednak to, co sam powiedziałeś, macie troszeczkę inne kanały dystrybucji niż tacy tradycyjni deweloperzy. No, jakie jest twoje zdanie? Znaczy, no, moim zdaniem oczywiście, że tak. No, przede wszystkim, jaka jest definicja game devu? No, game dev robię z tego, gry co chyba. Robię gry, tak? Więc można powiedzieć, że nawet no, Toby Fox, tak? No to on też jest przecież game developerem. Stworzył grę na Game Maker. Swoją drogą fenomenalną, moim zdaniem. Uwielbiam po prostu. Ja ją przechodzę teraz drugi raz i tak? Mam takie, kurczę, no jakie tam są, znaczy no nie ukrywam, że też inspirowałem się wieloma rozwiązaniami z Undertale'a, więc no tutaj nie będę kłamał, że to jest jakiś autorski, odlotowy pomysł, bo oczywiście, że inspiracja była, bo jeżeli coś jest dobre, to trzeba się tym inspirować, moim zdaniem. Więc wracając do twojego pytania, czy jest to game dev? No, moim zdaniem jest to game dev, a to, że mamy inny kanał dystrybucji, uważam, że powoduje, że jesteśmy dzięki temu niezależni, bo nie chcę nikogo straszyć, ale jednak Steam to jest platforma, która... Ja bardzo lubię Steama, ja posiadam gry na Steamie i w ogóle wszystko fajnie, ale warto pamiętać, że gry cyfrowo zakupione na Steamie, no de facto, no niby należą do nas, ale tak nie do naprawdę, końca. Jeżeli odpukać, ja wiem, że to jest mało prawdopodobne, to jakby no mówimy tutaj o jakimś naprawdę czarnym łabędziu, ale no jeżeli odpukać, coś by się stało z tym Steamem, no to ludzie, którzy mają tam zalokowane tysiące złotych, dolarów w gry, które kupili na promocjach i tak dalej, je tracą. I jakby... No nie wiem, no ja wolę, ja jestem człowiekiem, który kocha niezależność, kocha wolność i kocha jakiś rodzaj takiego... Niezależności właśnie chyba, no co? Takiej no po prostu niezależności, indywidualności, że to jest moje i koniec. I jakby czułbym się źle, jeśli osoby, które dostają ode mnie gry, od nas, od całego naszego zespołu, dostają te gry, ale które są tak naprawdę, nie są ich. Nie, no to ma polegać na tym, że to jest gra o tobie i ty ją dostajesz dla siebie. I to jest indywidualna gra, której nie ma nikt inny. Więc no, dla mnie to jest bardzo ważne, więc jakby ja w ogóle nie czuję jakiegoś bólu związanego z tym, że nie ma nas na Steamie. Kiedyś chyba nawet coś tam pisaliśmy i staraliśmy się nawet coś tam myśleć, jak to rozwiązać, ale pomyślałem sobie, nie no po co? Może w po przyszłości co? Zobaczymy. Po Na co? razie No jest dobrze wam tam, gdzie jesteście. Może w przyszłości jakby stworzyć, no mamy kilka pomysłów na stworzenie pewnego rodzaju jakiejś tam platformy, która mogłaby to wszystko mieścić i tak dalej, ale to wszystko jest na razie na wczesnym etapie. Myślę, że na razie tak jak jest, jest dobrze, bo mamy nad tym kontrolę i nie jesteśmy zależni od żadnego żadnej dużego... platformy, żadnej wydawcy, żadnego Od wydawcy i żadnego tak dalej. Dużego gracza, tak. Jesteśmy zależni sami od siebie. To jest moim zdaniem super. To Danielu, pozostaje mi tylko trzymać kciuki za dalszy rozwój Give Game Studio, za to, żebyście robili Dziękuję. Fajne rzeczy i żebyście dawali po prostu... Ja wiem, że to bardzo górnolotnie zabrzmi i też nie zamierzam robić ci kryptoreklamy, broń Boże, ale no dawać radość po prostu ludziom tak w tym, co robicie. No bo to chyba na tym polega, no. Dokładnie. A na koniec mam moje ulubione pytanie, które każdy gość dostaje. Wyobraź sobie, że zamykają cię w izolatce na pełen rok, ale możesz wziąć ze sobą 3 gry. Jakie byłyby to gry? O matko, 3? Tylko 3? Tylko 3.
trzy gry. Na pewno wziąłbym jakiś tytuł, który jeszcze nie zagrałem. I chyba byłby na rok, tak? Na rok. Wolałbym, żeby był to symulator. Okej. Żeby sobie troszeczkę tam pograć i porozkminiać różne rzeczy. Ja nie grałem w Valheima. Nie wiem, czy to się dobrze wymawia. Valheim, masz na myśli, tak? Valheim, Valheim. O Valheim przepraszam, to wiesz, Valheim. to cały rok by ci zajął. Tak naprawdę dwóch, No. pozostałych dwóch nie potrzebujesz. O, no to super. No to bym popykał właśnie tutaj Valheima. Wiedźmin trójeczka. Tradycyjnie. Wiedźmin trójeczka z uwagi na to, że kocham tam polski dubbing. I mam nadzieję w przyszłości, to jest moje małe marzenie, żeby gdzieś tam swojego głosu użyczyć w Wiedźminie czwórce. Także szanowni państwo, CD Projekt, jeżeli Jak to oglądacie, to tutaj jest Daniel oglądacie, Skrzypczak, to gotowy do współpracy, tak jestem dalej. aktorem, mogę grać. Nie no, także myślę, że Wiedźmin trójeczka na pewno by tutaj zaistniał, z uwagi na to, że mamy mnóstwo tam opcji tam i po prostu kocham tę grę. A trzecia gra, kurczę, no na razie dla mnie takie najlepsze, największe wrażenie, jeśli chodzi w ogóle o rynek gier, zrobiło The Last of Us 2. Jeśli chodzi w ogóle o poziom klimatu. Ja uwielbiam klimat w grach i jakby dla mnie on jest niesłychanie ważny. Podobnie zrobiła to Red Dead Redemption 2, która Kocham po prostu tę grę. moim zdaniem ona rozwaliła system. Jakby no, sam fakt, że, przepraszam, czy to mogę powiedzieć, ale że bycze Końskie jądra, że się kurczą, tak? Końskie jądra się kurczą podczas zimy, jest dla mnie jakby takim, no taką wisienką na torcie, jak tokolwiek by brzmiało. Ja cię doskonale rozumiem jako w tej kwestii. Danielu, Więc to moim myślę, że zdaniem Red Dead Redemption 2. to Danielu, moim zdaniem bardzo dobre wybory masz. Jeszcze raz powtórzę się, trzymam kciuki za Kid Game Studio i dziękuję ci bardzo, że znalazłeś czas na ten wywiad. Dziękuję ślicznie, pozdrawiam Twoich widzów i jeszcze raz dziękuję za możliwość pojawienia się na Twoim kanale. Cześć i do następnego. Cześć, do następnego.